Dzień dobry, Ewa Tułacz. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza, a w tym wydaniu. Otwarcie drogi w Majdanie i start kolejnych inwestycji drogowych. Mazowieckie zabytki ze wsparciem Sejmiku Województwa. Inwestycje sportowe w Opinogórze Górnej i Łochowie. Ruszają kolejne inwestycje drogowe. Blisko 38 milionów złotych z budżetu województwa pomoże w remoncie 8 dróg wojewódzkich w subregionie płockim, powiecie warszawskim zachodnim i w regionie pruszkowskim. A w Majdanie właśnie otwarto wyremontowaną drogę. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w Majdanie otwarto wyremontowaną drogę, która ułatwi komunikację mieszkańców sołectwa Majdan i Ogrodniki z innymi miejscowościami na terenie gminy Łochów. To jest tak ważny odcinek, praktycznie łącznik pomiędzy tutaj Ogrodnikami a Ostrówkiem, ale nie tylko. Tą drogą dojeżdżają mieszkańcy nie tylko gminy tutaj Łochów, miejscowości sąsiednich, ale też ci, którzy chcą ominąć drogę krajową. Ten moment upragniony od wielu lat na drogę Majdan i Ogrodniki, które często korzystają z tej drogi, żeby dojechać do Ostrówka, nie wjeżdżając na drogę krajową numer 50, bardzo niebezpieczną. Czekali tak bardzo, bardzo długo, ale wreszcie się udało. Udało nam się wykonać całkiem niedawno dokumentację projektową i tak jak Państwo widzicie, piękna droga. Łącznik Ogrodniki Majdanu powstała, z którego, tak jak tu Pan Burmistrz wspomniał, korzystają ogrodniki, korzysta Majdan, ale to nie jest prawdą. Korzystają okoliczni mieszkańcy z Grabowca, z Zagrodnik, gdzie mają swoje tutaj ziemie, korzystają do działek rolnych. Także to nie wszyscy, korzystają mieszkańcy Ostrówka, gdzie właśnie, żeby drogę tą krajową 50 ominąć ze względu na ten liczny ruch. Wkrótce rozpoczną się remonty 5 odcinków dróg wojewódzkich na długości ponad 7 km w subregionie płockim. Samorząd Mazowsza wsparł inwestycje kwotą ponad 12 milionów złotych. Tutaj raczej będziemy dbali o odnowienie nawierzchni i to dosyć takie szybkie prace będą realizowane w ciągu tygodni, no może miesięcy. To są po prostu tak zwane nakładki. Będziemy zbierać starą nawierzchnię, usuwać ją i wykładać nową. Ruszają także prace projektowe nad nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej numer 579 w Błoniu. To jest droga z Leszna poprzez Błonie do Grodziska Mazowieckiego, przecinająca kiedyś jedyną trasę łączącą wschód z zachodem. To był zawsze niezwykle taki newralgiczny punkt na mapie Mazowsza, nawet Polski bym powiedział. Przez lata trwały prace, kolejne podejścia do tego, żeby ten w sumie niewielki odcinek, bo to jest 2,5 km drogi, żeby można było to zrealizować i wyprowadzić ten ruch właśnie z centrum miasta. Ta droga zdecydowanie ułatwi przejazd przez Błonie na osi północ-południe i spowoduje, że ten ruch będzie zdecydowanie bardziej płynny. To będzie nowy przebieg, tak? W związku z czym będzie to całkowicie nowa konstrukcja. Oczywiście teraz już projektujemy wszędzie i budujemy wszędzie drogi ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i z samą obsługą, która jest potrzebna do funkcjonowania drogi, chociażby z drogami serwisowymi też. Wsparcie samorządu Mazowsza trafiło również do Pruszkowa, gdzie rozbudowane zostanie skrzyżowanie drogi wojewódzkiej numer 719. Na ten cel przeznaczono ponad 12 milionów 200 tysięcy złotych. Przebudujemy to skrzyżowanie, rondo z zwrotami, na którym będą przejścia dla pieszych, przyjazdy dla rowerów. Upłynniamy ruch, poprawiamy także nawierzchnię, czyli poprawiamy bezpieczeństwo użytkowników drogi, ale też oczywiście standaryzujemy te drogi, tak? Czyli poprawiamy także ich wizerunek, nawierzchnię, estetykę, bo też mówimy tutaj o nowych wydzielonych chodnikach pieszo-rowerowych, ale mówimy także o oświetleniu nowoczesnym, ekonomiczniejszym. Dobrą wiadomością dla mieszkańców Brwinowa jest planowana przebudowa ponad kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej numer 720 pomiędzy ulicą Glinianą a ulicą Szkolną. Przebudowa to wymiana podbudowy, wymiana nawierzchni, a przebudowa skrzyżowań z drogami miejskimi, gminnymi. W tym roku samorząd województwa mazowieckiego zarezerwował w budżecie blisko 607 milionów złotych na inwestycje drogowe i ponad 223 miliony złotych na utrzymanie dróg. Blisko 14 milionów złotych samorząd województwa przeznaczył na renowację zabytków i 2 miliony złotych na zachowanie i tworzenie nowych miejsc pamięci na Mazowszu.
Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza 148 zabytków przejdzie prace renowacyjne w ramach tegorocznej edycji programu Mazowsza dla zabytków. Najczęściej są to obiekty sakralne, ale my mamy to rozszerzone i mamy też dla obiektów samorządowych i dla osób fizycznych, o ile otworzą te swoje zabytki dla osób, które chciałyby te zabytki zwiedzić. Uważamy, że ratowanie naszej historii, naszej kultury, naszej tradycji jest bardzo ważne, dlatego też staramy się, aby wspierać takie odrestaurowywania właśnie tych budynków, żeby one nie niszczały, żeby zostały dla przyszłych pokoleń. W subregionie siedleckim i powiecie mińskim dawny blask odzyskają 22 obiekty. Program Mazowsze dla zabytków, jest remontowana dzwonnica zabytkowa, wcześniej był kościół remontowany, także te dotacje dobrze wpłyną na prace remontowe, które w tym roku zostaną zakończone. Dostaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Kolejny raz żeśmy pozyskali stamtąd środki, pieniążki, tym razem na prace związane z restauracją, właściwie ratowaniem ołtarza bocznego Matki Bożej Częstochowskiej. Jego stan jest, no, mówiąc tak dosadnie, tragiczny. Myślę, że stoi na farbie, grozi zawaleniem. I te pieniążki jak najbardziej pomogą w uratowaniu tego pięknego, cennego zabytku. Na wsparcie z programu może również liczyć 38 zabytkowych obiektów z Warszawy i okolicznych powiatów. Co roku w tym programie przyznajemy środki na renowację zabytków mazowieckich. Są to różne zabytki, najczęściej sakralne, ale są to i kościoły rzymskokatolickie, i cerkwie, i również zbory ewangelickie, czyli różne wyznania, ale także zabytki, których właścicielami, zarządcami, opiekunami są osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, spółki, ale także wspólnoty mieszkaniowe, czyli jest to naprawdę bardzo szerokie spektrum obiektów. Parafia prowadzi remont zabytkowej świątyni od 2018 roku. Wcześniej to była zewnętrzna elewacja, a teraz zajmujemy się jej wnętrzem. Postanowiliśmy, by też poddać gruntownej renowacji, bardzo zniszczone z uwagi na wilgoć, która była z zewnątrz, przenikała do środka świątyni, te właśnie freski Jerzego Nowosielskiego. Dofinansowanie z programu pomoże utrzymać w dobrym stanie także 30 zabytkowych obiektów z subregionu radomskiego i powiatu grójeckiego. Od już kilku lat staramy się w ramach programu wsparcia wspierać zabytki. To nie znaczy, że tych zabytków nie wspieraliśmy wcześniej, ale istniała olbrzymia potrzeba, aby włączyć się finansowo w ratowanie tego dobra wspólnego naszego. Samorząd województwa mazowieckiego prowadzi wiele instytucji muzealnych, w tym oczywiście skanseny na wolnym powietrzu. I to są wielomilionowe, dziesiątki milionów złotych rocznie potrzebne na utrzymanie, na zabezpieczenie, na kolejne eksponaty, w ogóle na funkcjonowanie tego typu instytucji kulturalnych. Chcemy, żeby same Mazowsze mogło skorzystać z tych środków, które my mamy do dyspozycji, a mianowicie środki Unii Europejskiej, środki z naszego budżetu bezpośredniego, żeby wpłynęły właśnie na to, by nasze zabytki, nasza ta narodowa spuścizna była rzeczywiście tak wspaniale odremontowana, odbudowana. Zabytkowy budynek przy ulicy Piłsudskiego 12 od dwóch ponad lat zmienia swoje oblicze i udało nam się w ubiegłym roku też dokończyć remont frontowej elewacji. Cieszymy się tym samym, że również ogrodzenie, które jest zabytkiem, będzie wyremontowane i od frontu Biblioteka Radomska zyska nowe oblicze i będzie nie tylko ładniejsza, co już widać na załączonym obrazku, ale też będzie bezpieczniejsza, dlatego że przy wejściu opadający tynk i nierówne schody były realnym zagrożeniem dla czytelników, którzy nas odwiedzali. Samorząd Mazowsza przeznaczył również ponad 2 miliony złotych na nowy program Mazowsze dla Miejsc Pamięci. Bardzo ciekawy nowy program wsparcia dla rewitalizacji Miejsc Pamięci Narodowej, związanej z wydarzeniami czy postaciami historycznymi, którzy się zasłużyli dla Polski, dla Mazowsza. Otrzymaliśmy różne dofinansowania, między innymi na utworzenie miejsca pamięci poświęconego
ostatnim żołnierzom wyklętym ziemi radomskiej, którzy na terenie naszej gminy zostali zastrzeleni w 1950 roku. To głównie chodzi o Aleksandra Młyńskiego-Drągala i jego współtowarzyszy. Celem programu jest zachowanie, ale również tworzenie nowych miejsc pamięci. Na przykład pomniki, kapliczki, krzyże przydrożne, nagrobki czy tablice upamiętniające. Program przewiduje również organizację wystaw lub ekspozycji poświęconych wydarzeniom lub postaciom historycznym. W ostatnich dniach otwarte zostały kolejne dwie inwestycje sportowe zrealizowane w ramach programu Mazowsze dla sportu. Zmodernizowane boisko w Opinogórze Górnej i nowa bieżnia sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3 w Łochowie. W wakacyjnych miesiącach powstają nowe obiekty sportowe, z których już od września będą mogli korzystać uczniowie i mieszkańcy. Modernizacja boiska sportowego w Opinogórze Górnej polegała na budowie zaplecza sanitarno-szatniowego, a samorząd województwa wsparł inwestycję kwotą 250 tysięcy złotych. Bardzo funkcjonalny budynek, bardzo dobrze wykończony. Myślę, że zasługują zawodnicy i społeczność lokalna na to, żeby mieć takie godziwe warunki, w których po meczu można się po prostu wykąpać, chwilę odpocząć. Zregenerować. Też jest miejsce dla sędziów, więc naprawdę przyzwoite. Zresztą wyrazy szacunku i pewnego podziwu, no bo jeżeli mówimy o boisku, to też robi dobre wrażenie, dlatego że znakomita utrzymana murawa. Myślę, że każdy, kto zobaczy, bo z takimi opiniami się spotykam, zrobiony naprawdę bardzo przyzwoicie. Myślę, że tutaj drużyna będzie miała sporo zazdrośników, jeśli chodzi o i o piłkarzy, którzy przyjeżdżają i konkurują z nimi. To obiekt, który był długo wyczekiwany, jest to obiekt, który będzie służył zarówno naszej drużynie seniorskiej, jak i wszystkim grupom młodzieżowym, które w tej chwili powiększymy o kolejne roczniki. No jest to obiekt, który będzie służył całej piłkarskiej społeczności, jak również mieszkańcom gminy Opinogóra Górna. Samorząd województwa przekazał również 135 tysięcy złotych na budowę bieżni sportowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 imienia Marii Konopnickiej w gminie Łochów. Tutaj w gminie Łochów przekazaliśmy do użytku bieżnię sfinansowaną ze środków naszego instrumentu. Jestem z tego dumna, że mieszkańcy naszego Łochowa i terenów będą mogły korzystać z tego obiektu i mam pewność, że nie tylko dzieciaki, ale również dorośli. Inwestycja bardzo ważna dla nas, dlatego że inwestujemy w obiekty sportowe, żeby nasza młodzież mogła się rozwijać i też kierujemy te działania w kierunku zdrowego trybu życia. Zdecydowaliśmy, że bieżnia powstanie przy szkole, bo to największa szkoła w naszej gminie. Zostało wykonane bieżnia 60-metrowa ze skocznią, która pozwoli rozwijać nam część lekkoatletyczną. Tylko w tym roku w ramach programu Mazowsze dla sportu zrealizowanych zostanie aż 219 projektów na łączną kwotę 50 milionów złotych. Trwa cykl plenerowych imprez rodzinnych organizowanych przez samorząd Mazowsza. Sprawdziliśmy, jak w ubiegły weekend na Mazopikniku bawili się mieszkańcy Siedlec. Dzisiaj w Siedlcach Mazopiknik. Mazopiknik po to, żebyśmy poczuli się wszyscy razem Mazowszanami. Chodzi o to, żebyśmy razem spędzali ze sobą dobrze czas. Chcemy, żeby część osób z Mazowsza spędzała tutaj czas, bo teraz modne są wyjazdy zagraniczne, ale prawda jest taka, że na Mazowszu też są przepiękne miejsca. Miejsca, które warto odwiedzić, a których jeszcze nie znamy. W trakcie Mazopikniku zawsze możemy skosztować przede wszystkim potrawy regionalne. Możemy skorzystać z porad specjalistów i możemy zadbać o własne zdrowie na Wyspie Zdrowia i tutaj możemy skorzystać z takich porad jak dietetyk, onkolog, ale również możemy poznać swoje ciśnienie tętnicze, być może zbadać też i poziom cholesterolu albo cukru we krwi. Do tego jeszcze jest oferta turystyczna na terenie województwa mazowieckiego. Mazopiknik to doskonała okazja dla lokalnych przedsiębiorców na zaprezentowanie swoich usług czy wyrobów. Na naszym stoisku lawendowym mamy i bukiety świeżej ciętej lawendy, i mydełka, i różnego rodzaju świeczki, gadżety z lawendy. Moje gospodarstwo to jest takie miejsce, gdzie można poznać dużo ciekawych zwierzaków, kury, strusie, różne ptaki egzotyczne, czworonogi. Można zamieszkać w domkach letniskowych, na polu namiotowym. Te spotkania są bardzo fajne, dlatego że przychodzą osoby, które nie wiedzą o takich miejscach, które właśnie takich, gdzie można przyjechać. Uczą się też o różnych rzeczach. Są tutaj na przykład takie zabawy dla dzieci,
dzieci się uczą, że nie tylko są zabawy przed komputerem czy telewizja, ale również można się pobawić na świeżym powietrzu. Taki piknik jest świetną okazją do spotkania się z mieszkańcami Siedlec, do poznania właśnie naszej oferty edukacyjnej, do rozmowy, do spotkania z różnymi instytucjami, z którymi na co dzień współpracujemy, takimi jak chociażby Mazowiecki Szpital Wojewódzki, Sanepid. Mazopikniki cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Warto przyjeżdżać na takie pikniki. Przede wszystkim możemy poznać swoich sąsiadów, mieszkańców swojej okolicy. I to, co dla mnie jest najfajniejsze, to to, że możemy zobaczyć, jakie produkty dają nam okoliczne ziemie, co możemy kupić, jakie są tutaj małe biznesy. I to jest naprawdę świetna sprawa. Mamy też atrakcje dla dzieci, więc w razie czego jak najbardziej można tutaj całą rodziną przyjść i spędzić wspólnie czas. Na następny Mazopiknik zapraszamy Państwa już 22 lipca do Muzeum Wsi Radomskiej przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. I tym piknikowo-wakacyjnym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie. Do zobaczenia za tydzień.